Nie, nie jesteśmy na dziale AGD, a to nie jest nowy model lodówki. Oto nowy Nissan Leaf. Z tym nowym to też trochę przesada. Naprawdę nowe są w nim tylko akumulatory, które teraz mają 30 kWh, a nie 24. Dla tych z Was, którzy podobnie jak ja słyszeli coś o napięciu i tym drugim czymś elektrycznym na lekcjach fizyki, lub wcale, wyjaśniam, że więcej tych tam godzin oznacza większy zasięg. Jak dużo większy? Zaraz się przekonamy. Pozwólcie, że cofnę się parę lat i przypomnę zapominalskim oraz wyjaśnię niezorientowanym, czym właściwie jest Leaf. Nissan Leaf to produkowany od 2010 roku kompaktowy hatchback o napędzie elektrycznym. W 2011 roku zgarnął tytuł europejskiego i światowego samochodu roku. Takie zrobił wtedy wrażenie. I nic dziwnego, bo o rok starsze Mitsubishi Aimiev to przy Leafie Melex. Leaf to oprócz liścia, takiego jak na drzewie, bardzo naciągany skrót od Leading Environmentally Friendly Affordable Family Car. Wiodący, przyjazny dla środowiska, przystępny samochód rodzinny. Do rodzinności i przystępności odniosę się nieco później. Na razie skupimy się na tym, co w tym samochodzie jest najważniejsze. To, co w samochodzie elektrycznym jest najważniejsze, czyli na zasięgu. Bardziej pojemne, bo fizycznie tych samych rozmiarów akumulatory, za które nawiasem mówiąc trzeba dopłacić prawie 20 tysięcy złotych do i tak już niemałej ceny, zwiększają teoretyczny zasięg ze 199 do 250 km. Teoretyczny, bo z 24 kWh akumulatorami udało mi się przejechać w granicach 160 km po drogach miejskich i podmiejskich oraz około 120 km po autostradzie. Z akumulatorami o większej pojemności jest znacznie lepiej. To znaczy, bez większego wysiłku Leaf przejedzie po mieście 200 km, trzeba tylko mieć włączony tryb eko. Pomaga też tryb zwiększonego odzyskiwania energii podczas hamowania. Przewidujący kierowca może w tym trybie praktycznie nie używać hamulca. Ale uwaga, specjalnie sprawdziłem to na zdjęciach z drugiego samochodu. Przy odpuszczaniu gazu, nawet przy wyższej prędkości, w okolicach 70-80 km na godzinę, nie zapalają się światła stopu. Dziwne, bo z kolei w BMW i3 zapalają się aż za często. Leaf radzi sobie sprawnie do prędkości około 100 km na godzinę. Powyżej tej prędkości traci wigor, traci ten miejski wigor. Trzeba też pamiętać o trybie eko, który włącza się tym przyciskiem na kierownicy. Wydłuża on zasięg, ale jednocześnie Leafa spowalnia. Jak się tym samochodem jeździ? Zupełnie normalnie. Jasne, dźwignia zmiany biegów wygląda jak puderniczka, skojarzenie mamy, lub pierś z wielkim sutkiem, skojarzenie kolegi. Przy uruchamianiu Leaf plumka na powitanie, a potem przy niskich prędkościach gwiżdże, żeby ostrzegać pieszych. Dźwięk jest na tyle cichy, że w mieście pieszy i tak go nie usłyszy, nie mówiąc już o rowerzyście. Fotele są przewygodne. Tak miękkie fotele kojarzą mi się z Nissanem Laurelem albo Maximą. Swoją drogą, to były fajne fury. Z drugiej strony, na tle bezpłciowych Nissanów Sunny i Tida, ten Leaf przynajmniej wygląda zabawnie z zewnątrz, bo wnętrze jest raczej smętne. Po liftingu pojawiły się m.in. nowa nawigacja i system kamer 360 stopni i dobrze, bo brakuje czujników parkowania. Dzięki aplikacji Nissan Connect EV możesz teraz zdalnie schłodzić lub zagrzać ładujący się samochód, dzięki czemu wydłużysz zasięg. Nawiasem mówiąc, niedawno aplikacja została zhakowana, na szczęście przez inżyniera, który poinformował o tym fakcie Nissana. Pod maską znajduje się motor elektryczny o mocy 109 koni mechanicznych i momencie obrotowym na poziomie 254 Nm. Z przodu znajduje się klapka, pod którą są gniazda do ładowania zwykłego oraz szybkiego. I tu zaczynają się schody, bo ładowanie ładowaniu nierówne. Bez zagłębiania się w szczegóły techniczne powiem, że Leafa można ładować na 4 sposoby. Sposób pierwszy to ładowanie ze zwykłego domowego gniazdka. Takie ładowanie dla wersji z 30 kWh akumulatorami trwa kilkanaście godzin. W moim przypadku ponad 16, zanim na wyświetlaczu pojawiła się informacja, że akumulatory załadowane są do pełna. Drugi sposób to tak zwany wallbox, czyli zainstalowana np. w przydomowym garażu ładowarka, która optymalizuje połączenie między samochodem a terminalem.
Wtedy ładowanie trwa około 8 godzin, wallbox kosztuje około 4000 zł, powinien być kompatybilny z samochodami elektrycznymi innych marek, ale inne marki mogą oferować własne, mocniejsze wallboxy, więc ładowanie np. BMW i3 z wallboxa Nissana nie będzie tak szybkie jak z wallboxa BMW. Sposób trzeci to ładowanie z miejskich gniazdek, które mogą naładować Leafa szybciej, o ile ten jest przygotowany do obsługi ładowarek 6,6 kW. Wtedy można auto naładować w około 4 godziny, przygotowanie do obsługi szybszego ładowania kosztuje 4000 zł. I czwarty sposób, czyli mityczne szybkie ładowanie. Mówię mityczne, bo szybkich ładowarek w Polsce jest kilkanaście, m.in. u wybranych dealerów Nissana. Można z nich podładować akumulatory do 80% pojemności w około pół godziny. Kilkunastogodzinne ładowanie dla mnie oznacza, że i tak muszę dokupić wallbox, bo przecież może się zdarzyć, że po powrocie do domu, na przykład o godzinie 18, będę jeszcze musiał lub po prostu chciał gdzieś wyjechać na miasto. Teoretycznie mógłbym samochodu nie ładować do pełna, ale wtedy podjabła mi akumulatory o zwiększonej pojemności. Podobnie z przygotowaniem do obsługi mocniejszej ładowarki, kiedy jestem na mieście, chcę korzystać z tych paru dostępnych w Warszawie przynajmniej gniazdek, żeby podładować samochód, ale poza biurem raczej nigdzie nie zaparkuję na dłużej niż 2-3 godziny. Więc do ceny wyjściowej można od razu dodać 8000 zł. Nissan daje 8-letnią gwarancję ograniczoną do 160 tysięcy km na akumulatory 30-watogodzinne. W przypadku akumulatorów o niższej pojemności jest to 5 lat lub 100 tysięcy km. Poza pojawieniem się nawigacji nie widzę większych zmian w kokpicie Leafa. Deska rozdzielcza jest czytelna, nawet jeśli ekowskaźniki wyglądają jakby zaprojektowało je dziecko. Nawigacja jest moim zdaniem za mała i nieczytelna. Nigdy nie zastanawiałem się, dlaczego producenci coraz częściej montują wyświetlacz na szczycie deski rozdzielczej. Teraz już wiem, tam po prostu łatwiej zerkać na niego bez dłuższego odrywania wzroku od drogi. Porty i gniazda są nisko obok półki na smartfona. Dlaczego w tak zaawansowanym technologicznie samochodzie nie ma ładowarki bezprzewodowej? Poza tym przyzwoite uchwyty na napoje i miejsce na butelki w drzwiach. Schowek przed pasażerem jest głęboki, ten w podłokietniku przeciętnych rozmiarów. Fotele z przodu i z tyłu są ogrzewane. Także na tylnej kanapie jest bardzo wygodnie, przynajmniej dla osoby średniego wzrostu. Nawet na środkowym fotelu zostaje mi trochę miejsca nad głową, chociaż tunel z akumulatorami ogranicza miejsce na nogi. Fotele składają się w proporcjach 60:40, ale nie tworzą płaskiej przestrzeni ładunkowej, bo pod podłogą znajdują się akumulatory. Bagażnik ma 370 litrów pojemności, o 10 mniej niż Volkswagen Golf, chociaż kształt jest mniej regularny, a do tego wysoki próg. Ceny Nissana Leaf zaczynają się od 128 tysięcy zł za wersję z akumulatorami 24 kWh. Lepiej wyposażona wersja z mocniejszymi akumulatorami to prawie 148 tysięcy plus kolejne 10 tysięcy za topową wersję wyposażenia. Taką. Ale tu wchodzimy już na terytorium BMW i3, które z nowymi, większymi akumulatorami obiecuje zasięg nawet do 300 km. Oczywiście do BMW trzeba jeszcze dodać ze 20-30 tysięcy w wyposażeniu dodatkowym, ale BMW szybciej się ładuje i można dokupić do niego spalinowy generator, który znacznie ułatwia korzystanie z auta w polskich warunkach. Nissan proponuje m.in. kredyt z wpłatą własną w wysokości 30% i resztą rozłożoną na 3 lata w ratach po około 2000 zł miesięcznie. Jest też coś na kształt leasingu konsumenckiego. Przy zerowej wpłacie wychodzi rata w okolicach 3400 zł na 3 lata. Potem można zdecydować się wykupić samochód za 56 tysięcy zł lub przesiąść się na nowy. A czy Ciebie przekonuje 200 km zasięgu? A może nadal czekasz na pojawienie się na naszym rynku Tesli? Daj mi znać w komentarzach poniżej, subskrybuj, oceniaj, dziel się moimi testami. Nowe odcinki w każdy piątek, a pełną wersję tego testu obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda Garaż Motowizji. Premiera w niedzielę o 12:00, powtórka w poniedziałek o 20:00.